Początek roku był ciepły, a z kolejnymi miesiącami może być naprawdę gorąco. Rozpoczął się rok wyborczy i wyścig o to, kto w październiku lub listopadzie weźmie Sejm. W tym wyścigu szczególne miejsce może przypaść województwu śląskiemu. Kto wygrywa na Śląsku, wygrywa w Polsce. To chcę to Państwu powiedzieć, że my o Śląsku nie zapominamy. Dzień później ten warunek nie został spełniony, bo PiS straciło większość w Sejmiku Województwa Śląskiego. Dziś politycy na szczycie koalicji rządzącej atakują się nawzajem. Prawo i Sprawiedliwość uderza też w Donalda Tuska, między innymi przypominając podniesienie wieku emerytalnego. Jak wyglądała praca w czasach rządów pana Donalda Tuska? Rekordowe na owe czasy bezrobocie. Blisko 14,5%. To ponad 2 300 tysięcy ludzi bez pracy. I co to była za praca? Bardzo często 5 zł za godzinę. A Donald Tusk piłeczkę odbija m.in. na TikToku, odpowiadając szalejącą inflacją. Przez wiele miesięcy, jak się okazało, PiS zawyżał ceny benzyny i okradał nas w ten sposób. Wyjątkowo bezczelnie. Śląskie pole walki politycznej koncentruje się wokół górnictwa i zawartej umowy społecznej. Zawartej, choć na razie nie wiadomo, czy zostanie ona zrealizowana. Ale jeśli tak się stanie, związkom zawodowym będzie bliżej do PiSu niż opozycji. Każdy będzie głosował jak uważa, ale patrząc branżowo na zbliżające się wybory, to jeżeli pewne rzeczy zostaną, tak jak powiedziałem, zaklepane, czyli umowa społeczna, te inwestycje i będzie to rzeczywiście funkcjonowało przez 29 lat, no to tak jak powiedziałem, patrząc na innych, no to powinni górnicy, powiedzmy tak, w sumieniu się to rozpatrzyć i zagłosować za Prawem i Sprawiedliwością. Nadal nie wiadomo jednak, jak będą wyglądały listy wyborcze do Sejmu i Senatu. Czy Platforma Obywatelska pójdzie ręka w rękę z Lewicą, a może i ugrupowaniem Szymona Hołowni, a także czy Prawo i Sprawiedliwość utrzyma sojusz z Solidarną Polską. Nasz przewodniczący Donald Tusk zapowiedział, że dał tak zwanym naszym wspólnym, ewentualnym koalicjantom czas do końca grudnia na zeszłego roku na podjęcie decyzji, czy pójdziemy razem, czy też pójdziemy osobno. Na dzień dzisiejszy takie decyzje ze strony naszych ewentualnych koalicjantów nie zapadły, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie, w najbliższych może 2 miesiącach takie decyzje zapadną. I o ile polityczne trzęsienie ziemi w województwie śląskim, które miało miejsce w listopadzie, może przyprawiać Prawo i Sprawiedliwość o zawroty głowy, to może się okazać, że w wyborach nie będzie to miało większego wpływu na ich wynik. Wydarzenia ze Śląska sprzed kilku tygodni są ważne. Ważne dla mieszkańców regionu, dla układu sił politycznych w naszym województwie, ale do jesieni jeszcze wiele faktów przed nami i te wydarzenia sprzed kilku tygodni mogą zostać przykryte. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie odbędą się wybory parlamentarne. Możliwe daty to 3 ostatnie niedziele w październiku lub 1 niedziela listopada. Tuż za mną znajduje się miejsce, w którym w czwartek rozegrały się sceny rodem z filmu sensacyjnego. Do placówki bankowej, znajdującej się w Częstochowie, przy Alei Najświętszej Maryi Panny numer 37, wszedł mężczyzna i steroryzował pracowników. Potem zażądał wypłaty gotówki. Z relacji pracowników banku wynika, że mężczyzna był zamaskowany i posiadał przedmiot przypominający broń. Teraz nieoficjalnie mówi się, że był to pistolet na gaz. Policjanci bardzo szybko, bo już po kilku minutach byli na miejscu i zatrzymali mężczyznę, który akurat był w trakcie pakowania pieniędzy wydanych przez pracowników banku. Mężczyzna to 29-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego. Trafił on do policyjnego aresztu. Według nieoficjalnych informacji 29-latek, który próbował dokonać napadu na bank, nie był wcześniej notowany przez policję. Na razie trwają czynności z jego udziałem. Prawdopodobnie jeszcze w środę po południu zostanie doprowadzony do prokuratury. Jeśli biegli potwierdzą, że mężczyzna użył do napadu broni gazowej, może mu grozić od 3 do 12 lat pozbawienia wolności. Nietypowym testem sprawnościowym rozpoczęło się spotkanie uczniów ze szkoły podstawowej nr 42 w Sosnowcu z gwiazdami polskiej piłki ręcznej Iwoną Niedźwiedź i Sławomirem Szmalem. Jest to sport, którym jest bardzo ważny ogólny rozwój młodego człowieka. Po piłce ręcznej spotykamy niejednokrotnie siatkarzy, piłkarzy nożnych, jak i w sportach walki. Jest to sport, który tak naprawdę bardzo dużo daje.
patrząc na rozwój młodego człowieka. Nadchodzące Mistrzostwa Świata rozgrywane w Polsce i Szwecji mają być świetną okazją, aby przywrócić popularność piłki ręcznej. Takie treningi w szkołach to dobry moment na sprawdzenie umiejętności uczniów, ale też zachęcenie do aktywności fizycznej tych, którym z nią nie po drodze. Dzisiaj największy problem naszej młodzieży nie tylko fakt, że one nie uprawiają piłki ręcznej, ale przede wszystkim niespecjalnie im za pan brat z aktywnością fizyczną, która tak strasznie przekłada się na zdrowie dzieci, młodzieży, na taką ogólną sprawność i w ogóle poruszanie się w takiej przestrzeni aktywności fizycznej. Ja na co dzień współpracuję z Krzyśkiem Ignaczakiem i Czarkiem Trybańskim i widzimy to podczas kampów Szyjemy Sport na Miarę, że z tą naszą młodzieżą jest naprawdę coraz gorzej i musimy walczyć z tą technologią. To są już zupełnie inne czasy. Trening w szkole w Sosnowcu to tylko jedno z wielu spotkań w ostatnim czasie. Wcześniej ambasadorzy Mistrzostw Świata odwiedzili m.in. Tychy czy Bełchatów. W trakcie mistrzostw rozegranych zostanie aż 112 spotkań. Połowa z nich, czyli 61, będzie miała miejsce w Polsce, z czego aż 21 odbędzie się w katowickim Spodku. Nasi reprezentanci powalczą o miejsce w ćwierćfinałach z zawodnikami z Francji, Arabii Saudyjskiej oraz Słowenii. Jesteśmy z tego dumni, że w województwie śląskim już po raz kolejny jest impreza sportowa o randze światowej. W zeszłym roku mieliśmy mistrzostwa w siatkówce. Dzisiaj rozpoczynamy, promujemy mistrzostwa świata w piłce ręcznej. One rozpoczynają się 11 stycznia w Spodku. Serdecznie zapraszamy na mecz rozpoczynający te mistrzostwa. Ale przede wszystkim dzisiaj też się spotykamy z ambasadorami tego sportu, z panem Sławomirem Szmalem, z panią Iwoną Niedźwiedź, którzy promują sport, którzy promują te mistrzostwa i przede wszystkim spotykamy się z dziećmi, z naszymi przyszłymi, mam nadzieję, mistrzami. W pierwszym meczu polscy szczypiorniści zmierzą się wtedy z Francuzami. Poza stolicą województwa śląskiego mecze rozgrywane będą w Krakowie, Gdańsku i Płocku. Odnotowano pierwszy w województwie śląskim przypadek afrykańskiego pomoru świń, czyli groźnej i w konsekwencji śmiertelnej dla zwierząt świniowatych choroby. Ta oporność wirusa oraz fakt, że nie ma do dzisiaj szczepionki przeciwko tej chorobie, powoduje, że jedyną metodą zwalczania tej choroby jest wybijanie zwierząt. Wirusa w województwie śląskim znaleziono przypadkowo. Zakażony okazał się być dzik, który został potrącony przez samochód w Kuźnicy Piaskowej w powiecie będzińskim. Wirus ASF rozprzestrzenia się bardzo szybko i może być przenoszony przez człowieka na świnie, dziki oraz inne zwierzęta świniowate, stąd na obszarze, gdzie znaleziono zakażone zwierzę, od teraz myśliwi i właściciele gospodarstw muszą być czujni. Człowiek jest wektorem, ale przenosi wirus tylko mechanicznie, na butach, na rękach, więc chodzi o takie podstawowe zasady higieny. Zmiana obuwia, zmiana ubrania, częste mycie rąk i nieprzenoszenie ewentualnie wirusa między lasem a własnym gospodarstwem. Ponadto transport nawet zdrowej zwierzyny z tych terenów będzie musiał być uzgadniany ze śląskim wojewódzkim lekarzem weterynarii. Przy odstrzale dzików każdorazowo truchło będzie musiało przechodzić badania pod kątem ASF. To był wyjątkowy rok w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, bo w 2022 roku pojawiło się w nim wielu nowych mieszkańców. Do Chorzowa przyjechały m.in. węgorze ogrodowe czy zagrożone wyginięciem antylopy bongogórskie. Miniony rok upłynął też pod znakiem remontów i inwestycji. Zakończyliśmy inwestycję związaną z budynkiem administracyjnym. Ja tu podkreślam, że ogród zoologiczny musi się rozwijać na każdym polu. Mieliśmy również mniejsze inwestycje, remonty, może mniej spektakularne, ale również niezwykle ważne. Mówię tutaj o wymianie ogrodzeń, o dostosowanie wybiegów do już takich trendów XXI wieku. Mamy też nową wolierę dla kuraków leśnych, mówię tu o głuszcach i cieczewiach. W 2022 roku na świat przyszło łącznie 170 zwierząt reprezentujących 36 gatunków. Najważniejszym przychówkiem były trzy rosomaki tundrowe. Chorin, trotyl i tander to pierwszy miod tego gatunku, który przyszedł na świat w polskim ogrodzie zoologicznym. Młode, które się urodziły początkiem lutego, dojrzewały pod czujnym okiem mamy. Są już w takim wieku, że w ramach programu hodowlanego, rekomendacją koordynatora gatunku, wyjadą do innych ogrodów zoologicznych. Przyszedł czas, by wyruszyły w świat ze swoimi imionami. W najbliższym czasie w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym udostępnione zostaną także nowe inwestycje, ekspozycja ptaków leśnych, pawilon Lasu Deszczowego Ameryki Południowej oraz woliera dla rysiów i rosomaków.